Witam Państwa. W związku z moim ostatnim artykułem o wypieraniu się zasad i obietnicą, że pojawi się filmik, no to sobie zobaczymy, jak takie wypieranie zasad wygląda w praktyce. Przygotowałem dla Was kilka roztworów soli oraz wodorotlenki. Mocny wodorotlenek jako wodorotlenek potasu jako przykład mocnego wodorotlenku. Tu jest w tej chwili akurat jego roztwór. Mamy tutaj kilka soli, z których będziemy wypierać zasady. Przykład sławie zasady aniline, z którą wykonamy doświadczenia na samym końcu. A zaczniemy od amoniaku, gdyż jest to taki najbardziej szkolny i najbardziej, bym powiedział, powszechny przykład, na którym jest łatwo pokazać wypieranie się zasad. Proszę Państwa, jeśli otwieramy, proszę zwrócić uwagę na ten odgłos. Jeśli otwieramy butlę z wodą amoniakalną, która już zaczyna tutaj śmierdzieć, gdyż akurat nie pracujemy pod wyciągiem, zwilżony papierek wskaźnikowy, o, zabarwia się, może jeszcze raz pokażemy, tak wygląda papierek suchy, zwilżamy go i przystawiamy do butli z wodą. Może go tutaj, o, proszę bardzo, widać wyraźnie zmianę barwy. Ten niebieski wskaźnik pokazuje, że pH mamy około 13. Zatkamy, żeby sobie nie zasmrodzić. Proszę Państwa, amoniak jest przykładem słabej zasady. Wodny roztwór amoniaku, jak Państwo widzieli, ma odczyn zasadowy. Tutaj mam troszkę chlorku amonu. Rozpuścimy sobie, czyli sól amoniaku de facto. Rozpuścimy go sobie troszkę w wodzie. I proszę popatrzeć, o, jeszcze troszeczkę. Proszę popatrzeć, co się stanie. Mianowicie troszkę tego roztworu wlejemy do pierwszej probówki i wrzucimy stałą granulkę wodorotlenku potasu. No i proszę popatrzeć, co się będzie działo. O, teraz zaobserwujemy. Może wrzucimy sobie jeszcze jedną. A z kolei przyłożymy zwilżony papierek u wylotu tej probówki. O, proszę popatrzeć, że znowu nam się pojawił kolor niebieski, czyli wydziela się po prostu amoniak, słaba zasada. No, wrzucimy może jeszcze jedną, dwie gotki, żeby popatrzeć, jak to w praktyce wygląda. Słychać, jak syczy, gwałtowna reakcja zachodzi, wodorotlenek błyskawicznie się rozpuszcza, a tutaj koło nas zaczyna pachnieć amoniak. O, proszę, proszę, było nawet widać już bąbelki. Następną reakcją, którą chcę pokazać, będzie już może nie wypieranie amoniaku, ale zobaczymy, co się stanie, jeśli roztwór siarczanu magnezu potraktujemy, tu mamy roztwór siarczanu magnezu, potraktujemy roztworem wodorotlenku potasu. O, od razu strąca się osad. Proszę popatrzeć. Taki troszkę, można powiedzieć, galaretowaty, jak w przypadku wodorotlenku miedzi, tylko że biały, a nie niebieski. Ale wygląda całkiem podobnie. Jeśli wezmę chlorek wapnia, tu mamy roztwór chlorku wapnia, wleję do następnej probówki, no to jeśli damy znowu tego KOH, o, proszę, wodorotlenek wapnia pięknie się wytrącił. A teraz zobaczymy sobie, czy taki wodorotlenek wapnia jest nam w stanie wyprzeć amoniak. Znowu roztwór chlorku
amonu. Może sprawdzimy, że on nie wydziela tego amoniaku. Proszę bardzo, nie widać zmiany barwy tego papierka. OK. A dodamy teraz tego tutaj otrzymanego wodorotlenku wapnia. Proszę, widać, że się wodorotlenek wapnia rozpuścił. Pięknie zachodzi nam zatem wyparcie. No, to jeśli teraz przyłożymy papierek, powinien nam on się zabarwić i jak widać zabarwia się na niebiesko, czyli wydziela się amoniak. To samo byśmy zaobserwowali na przykładzie wodorotlenku magnezu, który również rozpuszcza się w stężonych roztworach chlorku amonu. Zresztą proszę popatrzeć. Ta reakcja zachodzi troszkę wolniej, ale widać, że także sobie zaszła. No damy jeszcze troszeczkę. I proszę, osad sobie znika. Sprawdzimy następnym papierkiem. Proszę, znowu zabarwił się na niebiesko. Czyli we wszystkich przypadkach wydzieliliśmy amoniak tutaj i tutaj, a tutaj strąciliśmy dwie słabsze i przy okazji gorzej rozpuszczalne zasady. Ta reakcja zachodzi głównie, te dwie reakcje tutaj zachodzą głównie dzięki niskiej rozpuszczalności, te głównie dzięki lotności. Oczywiście moc zasad też się liczy. Niska moc, mniejsza moc niż taki wodorotlenek potasu oraz lotność lub niska rozpuszczalność. To są czynniki, które jeśli się nakładają, to bardzo nakręcają reakcję w określonym kierunku. To dziękuję, to na razie tyle, a zaraz przejdziemy do następnych doświadczeń.